No cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w Wieczornym Jeziorze w trzecim sezonie Spyro Reignited Trilogy. Zgodnie z obietnicą wbijamy sobie do pierwszego poziomu i to niestety nie będą śnieżne świątynie. Miały być, ale tutaj jest zadanie z Yeti. Żeby mieć to zadanie z Yeti, trzeba najpierw ukończyć jego poziom, a chciałbym, żeby jego poziom był ukończony jakby w drugim odcinku z tego świata macierzystego. Zaginiona flota jest długim poziomem, więc wbijemy sobie do zaklętej grani i o ile dobrze pamiętam... Co tu jest? Miodowy szlak. To był bardzo fajny poziom. Zobaczmy, czy tutaj mamy jakiś punkt umiejętności w ogóle do zdobycia. Tak, niesamowita wieża, strzel w okna świątyni. Dobra. Wbijamy do zaklętej grani. Chcę to przejść sobie teraz. W tym momencie, właśnie teraz. Tak mi się coś kojarzy, to będzie taki poziom z takimi wróżkami, tylko ja cały czas się mylę, co było w Spyro 1, Spyro 2 i jakoś te poziomy już mi się zaczynają trochę jakby nakładać na siebie pod względem takim, że coś mi się kojarzy, okazuje się, że to nie jest to, ale zobaczymy. To jest to. Spyro, niezwłocznie potrzebujemy pomocy. Zły czarnoksiężnik z Felini przeszedł przez zamek niczym burza i porwał księżniczkę. Jeśli go zaraz nie powstrzymamy, zmusi ją do poślubienia księcia Azraela. Tak, ten poziom bardzo lubiłem, pamiętam, 600 diamentów. Dobrze, zaczniemy od tego gościa, bo wygląda na... takiego, który właśnie już nas celował. Idź stąd. O, tutaj mamy takie fajne żabki z koroną. Wiecie, jak na księżniczkę przystało. Czy tu mamy zebrane wszystko? Tak. Wejdźmy też na górę. Zresztą chyba z góry dopiero możemy przedostać się dalej. No właśnie, te kopki. Dostałem trofeum tym cięższy ich upadek, ale nie wiem why. Czy ona coś powie? Spyro, jeśli natychmiast nie znajdziemy się w zamku, księżniczka będzie zmuszona poślubić tego łotra księcia Azraela. Szybko! Okej, niestety jakby to wszystko zeżarło mi mojego Sparksa. A, okej, dobra. Musimy iść tędy. Wow. No nie, dobra. Lepiej było już stracić to życie, niż szukać żaby w popłochu. Okej. Nareszcie się udało. Co tu się dzieje dookoła? Niewiele. No, patnij mnie, proszę cię, kobieto. No. Okej. Okay. Tutaj dookoła nic nie ma. Tutaj widzę też nie. Czy tu się jakoś wskakiwało, czy tylko... A. Trzeba było to po prostu ominąć, okej. Okay. Ten odcinek powinien mieć tytuł Fail za failem. Taki właśnie mój ulubiony poziom. Nie wierzę, ja go teraz znienawidzę. O rany. No nic, no trudno, zdarza się.
Na szczęście tutaj mamy od razu żabuchę. A to wszystko przez to, że ja chciałem sprawdzić, czy w tą spękaną ścianę można tam gdzieś uderzyć. No okej, najwidoczniej tam teraz nie wskoczymy. Nie ma co próbować na siłę. Tutaj mamy tego kotka. Okej, musimy iść do tego parówy. No, Spyro, to twój szczęśliwy dzień. Razem z czarnoksiężnikami ustaliliśmy pewne zasady. Wystarczy, że dokonasz drobnej opłaty, a bez problemu podniosą te stopnie, byś mógł przejść. Płacisz 600 klejnotów? A jak dam nie? Jak chcesz, Spyro. Ale na myśl o tej biednej księżniczce wróżek, którą pojmali źli czarnoksiężnicy, łzy napływają mi do oczu. Tak. Bardzo mądry wybór, Spyro. Poproszę czarnoksiężników, by niezwłocznie podnieśli stopnie. A, i powodzenia w ratowaniu tej księżniczki, czy tam, co tam masz w planach. Jaki dupek. A! On tutaj zbiegnie? No podnoś te stopnie. Kurczę, o! Dobra, tam są ci czarnoksiężnicy. Okej. Okay. Dużo rzeczy pomijamy na tą chwilę, ale to wszędzie dojdziemy. Tam mamy Jajunio. W sumie możemy po nie polecieć od razu. Beniamin. Okej, okay, i tu... Pamiętam, że chyba przez ten power-up tutaj się przechodziło po to, żeby powystrzelać te wszystkie koty na tych wysokich... miejscach, do których my normalnie nie mamy dostępu. Albo i nie. Po co tam się szło? Nie pamiętam tego. Albo tylko po to, żeby to zniszczyć? Już nie wiem. Nieważne, zaraz się wszystkiego dowiemy. Okej. Było to dosyć problematyczne. Wiecie co, cofniemy się tam później, bo i tak będziemy musieli tędy przejść chyba. Albo dobra, zróbmy to teraz. Tutaj na górę coś się przecież jeszcze wchodzi, nie? Zapomniałem o tej drabinie. Tak, właśnie stąd. I tutaj tych dwóch, tam możemy tego jednego. No, podpal to, żeż... I on rozwali nam ten kuferek, nie? Dokładnie. Czyli trzeba to zrobić tutaj. O rany boskie. O! No nie wierzę, to jest dosyć takie... Zrobimy to z tej strony po prostu. Kurczę, skacz. Okej, ale tam już ewidentnie możemy przelecieć. Tam chyba też będziemy mogli polecieć, więc okej. A te dwa? O, na tą wieżyczkę nie możemy.
Okej, rozkminimy tamte dwa później. Te schody już będą otwarte cały czas, bo tam już nikt ich nie czaruje. Możemy przesunąć się trochę dalej, bo trochę nam zajęło tutaj. Nie wiem, dlaczego myślałem, że tutaj już nikt nas... Nie ma chwili do stracenia! Książę Azrael i jego kocia armia zamierzają wykraść naszą biedną księżniczkę! Leć! Okej, tutaj nam się zrobiły schody. Co to? A, kamienie tutaj zrzucają, okej. I my teraz powinniśmy polecieć tam. Tam na dole są jeszcze diamenty, musimy o nich pamiętać. A. O, podwójny cios! Kurczę! Umieraj, żeż gościu. Okej, i skoro już tutaj jesteśmy, to mamy pierwsze zadanie, więc od razu tutaj wbijamy. A, Jasiu i Fasola. Według legendy, szczyt tej oto góry zamieszkuje złota gęś. Chciałbym wdrapać się tam jako pierwszy i złapać ją. Właśnie kupiłem te nasiona super szybko rosnącej brukselki od niedźwiedzia z sakiewką klejnotów. Twierdził, że są magiczne, ale ja niczego takiego nie zauważyłem. Weź sobie parę, jeśli chcesz. Okej, i tutaj z tego, co pamiętam... Kurczę, uderzyłem go. Gdzie jest ta żaba? Tu. Fajnie, że on jej nie zjadł, ale nieważne. Tutaj z tego, co pamiętam, to te nasionka sadziło się w ziemi i rosło nam coś. Tu? No dokładnie. Jeden to kwiatek, drugi to grzybek. I teraz nie pamiętam nigdy, co było większe. Od grzybka można było się odbijać. Super. A, okej. Czyli wchodzimy sobie na kwiatka, na grzybka i po prostu musimy dojść do końca. Podobne zadanie jak nie wiem czy... Kurczę! Nie wiem czy pamiętacie, nie pamiętam jak się nazywał ten poziom, to było w sezonie drugim. Jak musieliśmy uratować Juliet. Okej, i teraz musimy zamienić to stronami. Wow. O. To jest to? Super plunięcie. Tam to się chyba zbadziło trochę, bo dźwięk skakania był, ale niestety nie było widać, żeby cośkolwiek się poruszało. Dobra, wbijmy najpierw tutaj. Aha, tutaj będzie trzeba wbić z ziarenkiem jakimś. Mogę tu przelecieć po prostu? Mogę. Dobra. To tutaj nie mamy nic, czyli musimy się cofnąć. Z tym tutaj, o. Idzie Jack. Znalazłem to jajo po drodze. Myślę, że zniosła je złota gęś. Nie zatrzymujmy się, jesteśmy już prawie na szczycie. Tak. Shelly? Dotychczas świetnie ci szło. Weź jeszcze dwa nasionka. Dzięki.
Okej, wyzbierajmy sobie tutaj wszystko, co mamy do wyzbierania. Tu jest nawet nasionko. Co on daje za nasionka? Z grzybem. Czyli jedno musi iść tutaj na 100%. A. A dwa, rozumiem, muszą iść tu. No dobra. Innej opcji na tą chwilę nie widzę. Kurczę, no co jest? Te niektóre rzeczy to ja nie wiem, czy to są kwiatki, czy to jest na przykład żółte nasionko. Wiecie, o co chodzi? Okej, lecimy wyżej. Nie, dobra. Okej. Widzę, że moje umiejętności latania podlegają tutaj dyskusji. Okej. I mamy znowu dwa grzybowe nasionka. No, zbieraj diamenty. I jedno zwykłe, które jest chyba zbadżone. Wyzbierajmy sobie najpierw tutaj diamonds wszędzie. Tutaj wbiec nie możemy, niestety. Okej. Wracamy w takim razie po te nasionka. To jedno musi na pewno być tutaj. Po to, żeby z tego wskoczyć na te grzybki. Mam nadzieję, że dobrze to rozumuję. Kurczę, mówiłem, że ta zaginiona flota będzie długim odcinkiem, ale tutaj też się nie zapowiada, żeby było jakoś specjalnie krócej. I jeszcze jedno nasionko. Znaczy, że 15 razy zginąłem na wejściu. Znaczy 15, to oczywiście tak wiecie, przesadzone, ale... Zdecydowanie za dużo razy jak na początek levelu. Coś tu jest jednak nie tak chyba. Może wcale tak nie ma być. Mam jeszcze inny pomysł. To wezmę sobie do buzi, ale to później, najpierw wypluję. Aha, tu jest. Dobra, słuchajcie, chyba mam pomysł. Zobaczymy, co to da. Zabiorę sobie to. Bo przecież stąd. Na luzie tutaj. I teraz to tutaj. No. No i pięknie. Znalazłem legendarną złotą gęś. Możesz sobie wziąć jedno z jaj na pamiątkę. Czak. Okej. Możemy stąd w takim razie wyjść, jak mniemam.
O, a czy coś jest za wieżą? Bo tego nie sprawdziliśmy. Nie, nie ma nic. Okej. Okay. Wychodzimy i ciśniemy tutaj. Okej. Okay. To było słabe, ale na szczęście udało mi się uratować. Wow, wow, wow. No, czaruj sobie. Noki. Aha, i ta wróżka tam pobiegła, dobra. Okej. Wiem, trochę to było chaotyczne, ale... Atakuje mnie tutaj 15 rzeczy na raz. Czy coś tu na dole jeszcze zostawiłem? Mam nadzieję, że nie. Dobra, wbijamy w takim razie do tej wieży. O nie, już są na ślubnym kobiercu. Cześć, Spyro. Czy książę Azrael nie jest przesłodki? Wróżki i czarnoksiężnice nie pozwalają nam się pobrać, dlatego uciekniemy. Azrael mówi, że da ci to jajo, jeśli tylko nie powiesz nikomu, dokąd idziemy. Aha. Sakura. No i spoko, znaczy spoko. Mamy tutaj możliwość powrotu do domu, ale brakuje nam pewnie dużo. Nie, 40, to nie tak dużo. Tu jest początek mapy. Jakby co. Ale okej, okay, cofamy się, bo mamy tutaj jeszcze trochę rzeczy do pozbierania. Jak chociażby ten facet i wazonik. Zagadkowy wazonik. Dmuchniemy w niego sobie. Okej, okay, wiemy gdzie to jest. Ale mamy tutaj jeszcze taką półeczkę. Nie, nie możemy tego rozwalić. A, i mamy tutaj misję dla sierżanta Byrda. Więc nie pozostaje nam na razie nic jak po prostu tutaj wbić. Chętnie bym został i pogadał, ale jestem spóźniony na spotkanie z jedną znajomą wróżką. To moja przyjaciółka, sam rozumiesz. Relacja całkowicie platoniczna. Nawet nie ma mowy o łamaniu protokołu wojskowego, ani... Co? Dlaczego tak na mnie patrzysz? Nie pamiętam tego totalnie. Gdzie się podziewałeś, James? Mieliśmy się spotkać w świątyni godzinę temu. Tylko nie wyjeżdżaj mi tu znów ze sprawami bezpieczeństwa narodowego. Zresztą teraz to bez znaczenia. W świątyni i tak już się roi od paskudnych kocurów. Randka musi zostać odwołana. No, chyba że masz ochotę na walkę z nimi. Naprawdę tego nie pamiętam. No, czy
czyli wyrzutnie rakiet nie są tylko na pokaz. W każdym razie mam nadzieję, że trafianie do celu idzie ci lepiej niż punktualność, bo czarnoksiężników w świątyni wciąż nie brakuje. Okej. Okay. No, nie dostanę jajka. Tutaj za powybijanie okien jest punkt umiejętności. One oczywiście w nas wlatują i też nam robią krzywdę, więc... Musimy się... Ła! No co się dzieje? Przecież one są samonaprowadzające. Och! Uch! Kurczę... O nie, hełm mu spadł. Jeszcze jedno. Tam jest. Dobra. No, przyznaję, James, zaimponowałeś mi. Ale nadal jest jeszcze paru czarnoksiężników do pokonania. Kurczę. I tym razem łatwo nie będzie. Nawet podłogę zmienili w zabójczy niebieski szlam. Lepiej uważaj, dobrze? No dobra. A, znowu 10. Wow. Oni teraz oczywiście jeszcze czarują chyba czymś. Uhuhuhu. No kurczę, traf to. A ta? O. Udało się, James! Wiedziałam, że przywódcą ruchu oporu kolibrów nie zostaje się od tak. Teraz mamy świątynię tylko dla siebie. Najpierw jednak chcę ci wręczyć prezent. Dawaj tą niespodziankę, Abby. No i pięknie. Możemy stąd iść. Tak, tutaj nic nie ma. Dobra. Co nam jeszcze zostało? Mamy poszybować do jakiejś wieży, ale... no tak, bo my nawet nie mamy wszystkich jajek. Dobra, zawracamy. Aha, wazonik się nie... przeteleportował, ale pomożemy mu. Jak ja mam stąd teraz gdziekolwiek dolecieć? Aha. W porządeczku. Czy tu coś jest? No nie, dobra. Idziemy w takim razie dalej. A ja myślałem, że ten czajnik będzie tu. Czajnik. A, jest tutaj na dole, dobra.
On jest teraz tam, czyli musimy się zawrócić, chcąc, nie chcąc. I lecimy! To jest chyba już początek mapy, tak mi się wydaje. Albo jeszcze nie. No dobra, zawracamy stąd. Dobra. Co on robi? No i musimy jeszcze tam na górę wbić, bo tam jest jeszcze jedno jajeczko. A to jest ta wieża, gdzie trzeba zdobyć skillczek. Drugi. I on powinien być gdzieś tutaj. Aha. Powinien, ale go nie ma. Spoko. Mam ranę. Gdzie ten wazonik? Kurczę, ja nie pamiętam już takiego łuku, żeby on gdzieś był. Tam. No właśnie. Niezła zmyła. Przy tej drabinie teraz. Teraz jest tutaj, gdzie wcześniej byłem. I teraz będzie na tej wysepce, gdzie zaczęliśmy planszę, dokładnie. No, skakuj. Dobra, brakuje nam 8. Dobra, zbieramy sobie diamenty tutaj. Tutaj mamy ten podest. I ja junio, no. Okej, mamy wszystkie jajka i teraz musimy dostać się tam. Ale skąd? Najprościej byłoby... Nie no, co to jest niemożliwe w ogóle, żeby to... Stąd. O. Tu oczywiście nic nie ma. Ile nam brakuje diamentów? 5. I to są tylko te diamenty, których brakuje nam z tego kotka szalonego. Tu mamy wszystko pozałatwiane, więc super. O.
No i pięknie, 600 na 600. Możemy stąd wyjść. Dwa punkty umiejętności zdobyte, o to nam chodziło. Ten odcinek będzie bardzo długi. Oczywiście ja mam nadzieję, że uda mi się go pociąć w jakiś rozsądny i logiczny sposób. Tak, żeby on nie zajmował 40 minut. Okej, wychodzimy stąd do domu, pełni radości i szczęścia. O rany, cudownie, cudownie, że już mam to za sobą, naprawdę. Mój ulubiony poziom, a naprawdę walczyłem z nim tak długo, jak się okazuje, bardzo mało się pamięta, jak się nie gra taki długi czas. Naprawdę, kiedyś dla mnie przejście tego poziomu to było bardzo szybko. No ale dobra, mamy to zrobione. W następnym odcinku oczywiście pójdziemy do naszego Yeti i przejdziemy sobie jego poziom. Dlatego tutaj się z wami żegnam. Bardzo dziękuję wam za dzisiejszy odcinek. No i co? Widzimy się w następnych. Trzymajcie się, na razie, cześć!